Straszny los czekałby również Polaków. W 1941 roku naziści postanowili, że w ciągu 20 lat naród polski oraz polska kultura i historia przestaną istnieć. A nieliczni, którzy nie zostaliby zamordowani lub wysiedleni, mieli pełnić rolę służebną dla nowych niemieckich osadników. Słowian, którym pozwolono by zostać w dawnych ojczyznach, czekał los niewolników, współczesnych helotów. Żyliby pod batem niemieckich kolonistów. W ciągu 25-30 lat zamierzano usunąć 45 milionów mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej, nie nadających się do germanizacji, a 14 milionów zamierzano zmienić w niewolników. W ramach polityki Lebensraum chciano osiedlić tam od 8 do 10 milionów Niemców. Hitler usprawiedliwił plan, twierdząc, że kiedyś na tych terenach istniało niemieckie osadnictwo, więc naziści nie robią nic strasznego. W rzeczywistości zamierzano zniszczyć tamtejsze kultury i wymordować wielu ludzi.